Dobra, chwila prawdy. Czy się uda? Ladies and gentlemen, welcome on to the Topsy Show! Cześć kochani, dzisiaj robimy crash lód! Co to za lód robimy? Szybki lód. Szybki lód, suchy lód już był. Tak. Nawet dwa razy. Ale tu. A teraz robimy super szybki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak zrobić magiczny lód, który będzie rósł do góry i woda będzie się zmieniała w lód. Tak szybko, jak się będzie polewać kostkę lodu na przykład. Tak. I będzie za 2 minuty. Tak, będzie za 2 minuty lód. A do tego potrzebujemy składniki. Woda zdemineralizowana, ona jest wszędzie do kupienia. Wysoki pojemnik, który nie wypuszcza tak szybko zimna. Czyli zastosowaliśmy folię, żeby to zimno się dłużej tam w środku trzymało. Wodę kremową. 100 ml. Tu jest woda, w środku butelkę. Po wodzie mineralnej. Tak, normalną sól. Sól i łyżeczkę. Nie może być duża. Musimy obniżyć temperaturę tej wody, która tu jest. Na 0 stopni. Poniżej 0 stopni. I żeby ona dalej była wodą. Ona nam nie zamarznie, bo to jest woda zdemineralizowana. Nie powinna nam zamarznąć. Tak. Dlatego jeżeli obniżymy jej temperaturę poniżej 0 stopni, ona dalej będzie płynna. A zrobimy to w tym pojemniku. Potrzebujemy do tego lód. Trochę go zmielimy, bo mamy... Gruby. Ten sam lód, który brał udział w naszym poprzednim filmie. Tak, z sokowym lodem. O, tu. Potrzebujemy go troszeczkę zmienić, bo jest za gruby i nam będzie się źle go wsadzać do... Do, do tego. Patrzcie. Zamarzający palec. Chyba tyle nam starczy. No, może nam starczy. Mielimy nie bardzo. Nie chcemy miału, nie chcemy śniegu. Tylko chcemy troszeczkę mniejsze kostki, więc sekunda. Tak, chociaż 2 sekundy najwięcej. 3, 4. Perfekto. Perfekto. Mamy go zmielonego. Krok pierwszy, włożyć do naszego cylindera. Wkładam do środka lód. I teraz sypiemy do środka sól. Teraz sami nie wiemy po co, ale sypujemy. Coś ma ta sól zrobić. Jeżeli wiecie co, to napiszcie w komentarzach. Ale jest potrzebna sól. 5 łyżeczek soli. Raz. Mhm. Tak, no w środku, tak żeby było wszędzie. Dwa. O, dobrze. 4 i 5. Sól jest wszędzie. Okej. Okay. Tymi starczy. Teraz wsadzamy naszą magiczną butelkę z wodą, która ma nie zamarznąć, na sam środeczek. I zasypać to lodem. Super zajmie. Nałożyliśmy tyle lodu i dajemy 5 łyżek soli znowu. Soli, czyli przykryliśmy całą butelkę. Ale jeszcze będziemy musieli potem przykryć. Raz. O, sól. O, sól. Dwa. Jest sól. Jest sól. O, i do buzi sól. Trzy. Musimy dodać 5 łyżek do naszego... Do naszej kranowej wody, 5 łyżek soli. Będzie... tej soli jest po to tyle potrzebne, żeby coś się zadziało, może żeby przyspieszyć... To się stanie. Ten efekt zamarzania. No, jeżeli wiecie, to nam napiszcie, tak jak już wcześniej mówiliśmy, nie wiemy dlaczego. Bardzo dobrze, Blanek. Super. Okay. Dobra. Teraz... Teraz przykrywamy to jeszcze lodem. Jak nam został? Tak, przykrywamy to resztką lodu. Czekamy 30 minut. I uwaga, na 3,
Jest, jesteśmy na końcówce, zostało parę sekund. Potrzebujemy kostkę lodu, na którą będziemy polewać wodę. Wyciągamy naszą butelkę i zobaczymy, czy nie zamarzła. Jest płyn, jest płyn. Mamy płyn i powoli polewamy kostkę lodu. I powinna nam urosnąć góra. Czemu nie zamarza? Czekaj. Coś nam nie wyszło. Ej! Czemu nam to nie wyszło? Nie poddajemy się! Jest woda, jest płynne. To już jest dobry znak. Tak. Teraz musimy to otworzyć. Dobra, chwila prawdy. Czy się uda? No nie zamarzło, to już jest sukces. Jest! Udało się, patrzcie na to! Instant ice, wyszło nam. Czyli nie może być to woda zdemineralizowana, bo jest zbyt czysta. Ale dziwne. Tak. Ale super, patrzcie jak rośnie. Musi być woda normalna, mineralna. Bo woda zdemineralizowana ma za mało możliwość zamarzania. Super, wyszło nam. To śnieg. Ale super. I musicie pamiętać o tej soli, bo ta sól powoduje, że ta woda nie zamarza. Instant ice nam wyszedł. I ja.